53. rajd Polski. Cała trasa rajdu liczyła 795 km, w tym 20 odcinków specjalnych o łącznej długości 323,5 km. Zapraszamy do obejrzenia relacji z przebiegu rajdu, który był eliminacją Mistrzostw Europy Kierowców, a także eliminacją rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy Marek, Pucharem Europy Kierowców, Challengem Europy Kierowców Samochodów Seryjnych, Pucharem Europy Fiat Cinquecento Abarth oraz czwartą eliminacją rajdowych Mistrzostw Polski. W pierwszym dniu rajdu rozgrywany był tylko prolog we Wrocławiu na placu Andersa. Drugi dzień rozpoczynał się odcinkiem specjalnym Sobótka-Sulistrowiczki, 17 km jazdy drogą asfaltową. Na trasie jeszcze aktualny mistrz Europy Włoch Enrico Bertone. Na samochodzie Toyota Celica jadą Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski. Kolejna załoga. Z numerem 3 Fordem Escortem Cosworthem jadą Austriacy Kurt Göttlicher i Johann Wallner. Czwartym samochodem Ford Escort Cosworth jedzie załoga litewska za kierownicą Aurelius Simaszka. Numerem 19 z kodą Felicją o pojemności silnika 1600 cm jadą Czesi Jindrich Stolfa i Mirosław Fanta. Czesi w tym rajdzie pojechali fantastycznie, wygrali swoją grupę, a także w klasyfikacji generalnej zajęli 9 miejsce. Niewątpliwie jest to wielkie osiągnięcie, jeśli porówna się moce silników Toyoty, Celiki czy Fordów Escortów ze skodą Felicją. Jindrich Stolfa i Mirosław Fanta. Mirosław Fanta to znany kierowca czeski, wielokrotny uczestnik rajdu Paryż-Dakar, a także rajdu Jelcza. W tamtych rajdach jechał ciężarówką Lias, tym razem przesiadł się do małej Skody. Na trasie Ford Escort Cosworth z numerem 7 załoga niemiecka Dieter Dipping, Fred Bersen, główni konkurenci Krzysztofa Hołowczyca w walce o zwycięstwo w rajdzie. Celica, a w niej za kierownicą Robert Herba oraz pilot Artur Skorupa. Włoska załoga Sergio Trevisan i Lucio Baggio jadą samochodem Ford Escort Cosworth.
Z numerem 15 na samochodzie Renault Clio Maxi, polska załoga Waldemar Doskocz, Aleksander Dragon. Szesnastka to Renault Clio Maxi. Samochód prowadzi Bogdan Hering, pilotem jest Janusz Bronikowski. Z numerem 17 załoga turecka. Kierowca Nejat Avicii ma kłopoty z prowadzeniem tego samochodu. Jak widać i słychać, moc tego silnika jest ogromna. Jak się za chwilę okazało, był to ostatni zakręt tej załogi w rajdzie. Po wyglądającym dosyć niewinnie uderzeniu w krawężnik, samochód został jednak poważnie uszkodzony i załoga przestała jechać w rajdzie. Zobaczmy jeszcze raz, jak doszło do tego wypadku. Rajd toczy się dalej. Kolejni zawodnicy Romuald Hałas i Robert Brumke. Ford Escort, Cosworth, Zbigniew Stec i Krzysztof Watała. Kolejni zawodnicy, tym razem załoga mieszana. Za kierownicą Włodzimierz Skrocki, funkcję pilota pełni Malina Wiechowska, samochodem Renault Clio Williams.
na trasie odcinka specjalnego Sobótka Sulistrowiczki Załoga z numerem 58 Janusz Damentko Leszek Gontarz jadą samochodem Toyota Corolla. Odcinków specjalnych w Świdnicy przewidziana była przerwa komasacyjna. Do pracy przystąpiły ekipy serwisowe. Zawodnicy mieli kilka minut odpoczynku. W tym dniu temperatura na dworze osiągała ponad 30 stopni Celsjusza. W samochodach dochodziło do 80. Krótkie chwile odpoczynku regenerowały siły zawodników. Obok pracujących serwisowców odpoczywa mistrz Europy Enrico Bertone. Jak widać, nie ma powodów do zadowolenia. Niespodzianką była trochę słabsza postawa mistrza Europy. W zeszłym roku triumfował w rajdzie Polski. Tym razem jedzie słabiej, przegrywa na odcinkach specjalnych z Krzysztofem Hołowczycem. Wszystko wskazuje na to, że walka o pierwsze miejsce rozegra się między Hołowczycem a Niemcem Dippingiem. Jak się później okazało, w drugim dniu rajdu Enrico Bertone wypadł z trasy i wycofał się z rajdu. Delicatamente, Delicatamente,
tego mówić? Nie, musimy zrobić inaczej po prostu. Ale to jeszcze coś. Stosunkowo dużą przewagę. Wytrzymało. Auto nasze nie wytrzymało. Nie przeginać. Nie przeginać, panowie. Ile w ślubie? 7 sekund lepiej. Nie, tamten nie, tamten jest. Godzinę 15.25 mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo poprawiliśmy już styl jazdy, opony się dotarły, nabrały przyczepności. Ostatni OS, bazotechniczny OS rozciszów lubachów, wygraliśmy z Hondą 7 sekund. Honda ma 70 koni więcej niż my. Początkowo przegrywaliśmy, szczególnie Sobótkę, gdzie większość odcinka prowadzi pod górę i bardzo niekorzystne jest dla nas, że są proste fragmenty trasy po 400, 500, 700 metrów nawet. I tutaj przy tej małej mocy, a dużej masie traciliśmy bardzo dużo. Dla porównania, no, Sobótkę przegraliśmy z Hondą 38 sekund, a Lubachów, ten techniczny OS, wygraliśmy 7 sekund. Już ponownie jesteśmy na trasie rajdu, odcinek specjalny Jodłownik Srebrna Góra. Jeszcze w rajdzie jedzie Enrico Bertone. Rozpoczyna stawkę zawodników. Thank you.
kolejny odcinek specjalny Rościszów-Lubachów. Bardzo kręta, stroma droga, zjazd na dół do miejscowości Lubachów. Na trasie tłumy kibiców. Za chwilę pierwszy przejeżdżać będzie Krzysztof Hołowczyc. Włoch Enrico Bertone wycofał się z rajdu. Bez opony w przednim lewym kole jedzie Krzysztof Hołowczyc. Jeszcze raz to samo ujęcie. Nie ma przygotowała!
13 odcinek specjalny Rościszów Lubachów. Trzynastka dla wielu zawodników okazała się pechowa. Oprócz mistrza Europy Włocha Enrico Bertone, po pierwszym dniu z rajdu wycofało się 27 załóg. Przyczynami były lądowania na dachu, niegroźne wypadki i awarie samochodów. Na 13 odcinku specjalnym kończącym pierwszy dzień rajdu pecha mieli również Janusz Dametko i Leszek Gontarz, którzy jechali samochodem Toyota Corolla z numerem 58. Awarii uległ silnik i to była główna przyczyna wycofania się zawodników z tegorocznego rajdu Polski. Urwania się paska rozrządu, bałki się zatrzymały, silnik zgasł i byliśmy bezsilni, już nie można było nic zrobić. Sport ma to do siebie, że są zwycięstwa i porażki. Na tych, którzy dotarli do mety, a było tych załóg 31 z 67 startujących, czekał cały szereg pucharów. A Krzysztof Kołobczyc i Maciej Wisławski otrzymują dwa puchary za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, dwa puchary za pierwsze miejsce w klasie A8 Mistrzostw Europy, dwa puchary w klasyfikacji generalnej rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, dwa puchary w klasie A8 rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski i dwa puchary za pierwsze miejsce na odcinku specjalnym 1. Otrzymują także radiostację Motorola dla najlepszej polskiej załogi. Fundatorem tej nagrody jest Unicomp. Bardzo prosimy przedstawiciela firmy o wręczenie tej nagrody. I także dwa puchary za pierwsze miejsce na ostatnim odcinku specjalnym, odcinku 20. Fundatorem jest Motor i Polifar Cieszyn, a tę nagrodę wręcza prezes Labor Press, wydawcy motoru, pan Piotr Grabczyński. No będzie chyba potrzebna przyczepa, żeby odebrać te wszystkie puchary i nagrody i zabrać do istniejącej już kolekcji, bo przecież Krzysztof i Maciej mają na swoim koncie już ogromną ilość sukcesów. Szanuj klatki. Proszę, to jest superowy. To zwycięstwo Krzysztofa Grimasza znacznie zmieniło układ. Bardzo prosimy prezesa, wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego o wręczenie pucharu za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, pana Zbigniewa Jarosza i jednocześnie prezesa Automobil Klubu Dolnośląskiego. Bliżej siebie stajecie. To zwycięstwo Krzysztofa i Maćka znacznie zmieniło układ w aktualnej klasyfikacji Mistrzostw Europy. To była czwarta z tych najwyżej punktowanych eliminacji Mistrzostw Europy. Jest ich jeszcze 7. No i myślę, że teraz zespół zmieni odrobinę plany. Skoncentruje się jednak na Mistrzostwach Europy, bo w klasyfikacji Mistrzostw Polski nie przesadzając niczego, ale będzie ich już chyba strasznie, strasznie trudno dogonić. 4 rajdy, 4 zwycięstwa, maksymalna ilość 80 punktów. No to już jest taki kapitał, taki dołek, że naprawdę niemożliwe, aby go roztrwonić. I ten drugi, kolejny tym gratulował zwycięzcom, powiedział: zawsze zwycięzca rajdu Polski zostaje później mistrzem Europy. Oby ta tradycja została zachowana, oby i w tym roku zwycięzcy rajdu Polski zostali później mistrzami Europy. Go, go, go!
i medale. Taki los. Ale miły Boguś, miły. Ale trzask przyjemny, panowie. Cała seria tych pamiątkowych jeszcze zdjęć. No rzeczywiście, taki moment, taką chwilę należy udokumentować. Bo mamy stare aparaty i swój. Koledzy z teamu, mechanicy, pomagają. Żegnamy dużymi brawami zwycięzców 53. rajdu Polski. Krzysztof Kołodczyk, Maciej Wisławski, Stolworszczyn, Mowiec Wielki. Wspaniały sukces polskiej załogi. Depping i Fred Benson. Znakomita niemiecka załoga od początku należeli do faworytów, ale nie wiedzieliśmy, że tak zacięty bój będzie się toczyć między nimi a załogą polską. I przypomnę, od początku najpierw sekunda, jedna jedyna sekunda, a potem trochę więcej było tych sekund, ale to przecież rajd. W każdej chwili może się coś zdarzyć i może się to zmienić. Dieter Depping i jego pilot otrzymują dwa puchary za drugie miejsce klasyfikacji generalnej. Bardzo to szybki kierowca, proszę Państwa. Trzykrotnie był mistrzem Niemiec, był również wicemistrzem Europy. Nieobliczalny kierowca. Kiedy ma słabszy dzień, nic mu nie wychodzi, no oczywiście nie ma wyniku, a później nagle zaczyna jechać jak w transie i wtedy trudno wygrać z nim najlepszym. Również dla tej załogi puchary za pierwsze miejsce na odcinku specjalnym numer 2 i tu spodziewamy się, że znajdzie się burmistrz gminy Sobótka. Panie burmistrzu, bardzo prosimy. Jest pan burmistrz i kolejny puchar. Puchar za pierwsze miejsce na drugim odcinku specjalnym wręcza burmistrz gminy Sobótka, bo to tam właśnie na tych nawrotach sobótczańskich ta załoga wywalczyła sobie pierwsze miejsce. Dieter Depping też należał oczywiście jeszcze przed startem do grona faworytów tego rajdu. Mówiło się, że ten rajd może wygrać jedna z czterech załóg, że może Kołodczyk, że Depping, no oczywiście Enrico Bertone i także Yves Loubet. Bertone, który jak wiemy niestety nie ukończył tego rajdu, kiedy rozmawialiśmy z nim przed startem tutaj we Wrocławiu, powiedział, że dla niego faworytem jest Kołowczyc. No, słowa jego okazały się prorocze. Rzeczywiście triumfowała nasza załoga, chociaż nikt nie przypuszczał, że to właśnie Kołowczyc z Deppingiem będą toczyli taki zażarty bój o zwycięstwo w tym rajdu. I trzecia załoga, trzecie miejsce. Żegnamy brawami Dietera Deppinga i Freda Bersena, a trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 53. rajdu Polski zajęła para Yves Loubet i Michał Koci. Samochód także Ford Escort LS Cosworth. Podobne auto, jakim jeździ Dieter Depping. Yves Loubet i Michał Koci. Był to 53. rajd Polski.